Jako rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości mam ogromną przyjemność podpisać dzisiaj porozumienie o współpracy naukowej i umiędzynarodowieniu z Akademią Kopernikańską. Wierzę, że porozumienie to przyniesie ogólną korzyść obu naszym instytucjom. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jako uczelnia służby więziennej trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w kraju jest na drodze nieustannego rozwoju i umiędzynarodowienia. Naszym celem jest nowoczesne, innowacyjne polskie więziennictwo i wierzę, że z pomocą Akademii Kopernikańskiej uda nam się te cele osiągnąć. Szczególnie liczę na współpracę w zakresie międzynarodowym. Wierzę, że doświadczenia Akademii Kopernikańskiej w zakresie współpracy z najważniejszymi światowymi partnerami pomogą naszej uczelni, która już teraz jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Więziennictwa ICPA, Europejskiego Zrzeszenia EPTA w ramach Europris, poszerzać naszą ofertę zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i naukowym. Mam nadzieję w szczególności, że Akademia Kopernikańska poprzez wspólne projekty realizowane z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości przyczyni się do tego, że kara pozbawienia wolności w Polsce będzie wykonywana w sposób humanitarny, zgodny z prawami człowieka, ale także w ten sposób, że funkcjonariusze służby więziennej będą w awangardzie służb mundurowych w Polsce. Panie rektorze, szanowni państwo, w imieniu sekretarza generalnego Akademii Kopernikańskiej chcę wyrazić i uznanie dla tej drogi, którą przeszła Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości. Jesteśmy bardzo kontentowani, że możemy się znaleźć razem w tym gronie i razem przebić naukę polską, umiędzynarodawiać ją. Nie jest oczywiście tajemnicą, a to naszym sukcesem jest to między innymi, że w naszym gronie jest 4 noblistów. Mamy kontakty na całym świecie. W związku z sytuacją, jaka teraz spotyka naukę polską, jest nam coraz trudniej działać. Niemniej jednak nie możemy zaprzestać naszych działań. Stąd jeszcze raz bardzo dziękuję i za odwagę, i za to, że mogliśmy tą współpracę dzisiaj, mówiąc w imieniu swoim jako dyrektora biura, ale także w imieniu sekretarza generalnego pana profesora Krzysztofa Górskiego, tą współpracę nawiązać i mam nadzieję na owoce, które pojawią się już niedługo. Bardzo się cieszę. Z jednej strony bym dodał jeszcze, że bardzo ważna jest kooperacja na rzecz autonomiczności uczelni, ponieważ uczelnie wyższe, idea uniwersytetu to idea wspólnoty, ale też idea niezależności od bieżących zmian o charakterze politycznym. Naszym celem jest nauka, zwiększanie potencjału polskiej nauki i niezależnie od wiatrów historii realizacja wspólna tego przedsięwzięcia. Naszym marzeniem również jest to, żeby nauka polska była odpolityczniona, żebyśmy mogli działać tylko i wyłącznie na niwie nauki dla dobra Rzeczpospolitej. Dlatego mam nadzieję i powtórzę to jeszcze raz, że ta współpraca będzie przynosiła owoce. Dzięki Państwa zaangażowaniu kształcicie trzecią co do wielkości służbę w państwie, bardzo ważną służbę. O takich rozmiarach, jak wspomniałem, jesteśmy 40-milionowym kraju, więc myślę, że jak najbardziej niwa naukowa, wspólne doświadczenia, wspólne cele przyczynią się do tego, by nauka polska umiędzynarodowiała się jeszcze szybciej i jeszcze efektywniej. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja również bardzo dziękuję.